więc witamy na, kolejnej wyprawie. Za mną kolega Peter. Idziemy do Kuby. Aha, przepraszam, coś tu jest. Tutaj była rozdzielnia. Pomieszczonko. I znowu mamy kartę. Odkryjemy. As. Piękny bufecik. Zobaczcie, piękny bufecik. Tu zapewne była łazienka. I wracamy z powrotem korytarzem. Więc tak to wygląda. Śmietnik. Kosz na śmieci. I kibelek. No weź, sobie. Czekaj, bo my wchodziliśmy, to... Czy za mną jest jakiś duch? Jak będzie to? To jest kwestia zmęczenia i słońca. Tak, wszystkiego. Brak napoju. Aha, tu było. Tak, tutaj trzeba było. No tam siedzą. Po co mają wiedzieć, że tu jesteśmy? I mamy balkonik. Piękny balkonik. Tu jakiś hrabia spał. Kołdry. Lampa się została. Normalnie. Ostatnie lampy. No oni tam są przy drzwiach. Bo oni tu siedzą.
dzieciaki siedzą. Piękność. No. Zobacz, coś oświetla. Słońce chyba pada na to. Aha, tu z tego. Co to mogło być? Ten zbiornik zielony. Nie wiem, co jest przyczyną tego zapachu, ale chyba środek impregnujący drewna. Sama konstrukcja nie była wzmacniana. Widzisz nabicia? Tak się wzmacnia konstrukcja z więźby. Tak sobie wzmacnia więźbę. Zresztą była położona nowa folia paloizolacyjna. Czyli wiatroizolacyjna. No, te inwestycje jakieś kiedyś były, ale potem jak widać BGR i tupary. Śmieci. Woda, ten coś, ma na rurkę spokując. Jeszcze wanna się ostała. Plastik. Jeszcze nie są, jeszcze gorsze niż poprzednie. Jeśli spodobał się odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapę w górę, subik niewidziany, który pojawi się, subskrypcja tutaj się pojawi i Instagram też, i kolega wam macha do następnego wypadu i cóż, lecimy, tak spadamy, więc trzymajcie się, na razie.